Weronika Janiak, autorka i recenzentka, zaprezentuje ciekawe publikacje o spektrum autyzmu. Wszystkie koty są w spektrum autyzmu my daliśmy radę, tobie też się uda neuroplemiona dom oswojony podręcznik pedagogiki empatycznej według innego klucza nie gryzę, nie biję, nie krzyczę Mam autyzm, mam seksualność i co dalej? Oraz książka o człowieku w spektrum autyzmu. Dzień dobry. Nazywam się Weronika Janiak i w ramach Fundacji Aktywnych Furia, której jestem wolontariuszką, od wielu lat zajmuję się m.in. recenzją książek o tematyce spektrum autyzmu oraz zdrowia psychicznego. W związku z tym, że miałam do czynienia z wieloma różnymi książkami, wiem, jak trudno jest wybrać z nich te najbardziej wartościowe lub najbardziej interesujące. Oczywiście każdy z nas może mieć swoje indywidualne preferencje co do wartości danej książki. Ja ze swojej strony chciałabym jednak polecić kilka z nich Waszej uwadze, abyście mogli zyskać wiedzę o spektrum autyzmu z pewnych źródeł. Wszystkie koty mają spektrum autyzmu. Katie Hoopman. Wszystkie koty są w spektrum autyzmu. Wydawnictwo Linia. Nowa odsłona książki Katie Hoopman pod zaktualizowanym tytułem Wszystkie koty są w spektrum autyzmu, wydana przez wydawnictwo Linia, praktycznie nie odstaje od pierwowzoru. W przypadku tej książki gdzie obraz wyjątkowo mocno pełni rolę treści, jest to jednak komplement. Nowa odsłona na pewno uwzględnia aktualne światowe tendencje diagnostyczne. To dość ważne w momencie, kiedy wspomniany w tytule wcześniejszego wydania zespół Aspergera powoli przechodzi do historii, a opisywane przez autorkę cechy dają się rozciągnąć na całe spektrum autyzmu. Jest to dość dobrze wytłumaczone we wstępie, o który zostało wzbogacone nowe wydanie. Dodatkowo w książce pojawiły się również dane teleadresowe do fundacji i stowarzyszeń wspierające osoby w spektrum autyzmu i ich środowisko w całej Polsce. Koty, podobnie jak w pierwszym wydaniu, urzekają swoją różnorodnością. Fani kotów znajdą tu całe spektrum kości rac które mniej lub bardziej ilustrują cechy autystycznego spektrum. Opisywane cechy nie tracą na aktualności i nadal pozostawiają czytelników z pozytywnym przesłaniem neuroróżnorodności. Trudno wyobrazić to sobie lepiej niż na konkretnych, kolorowych, różnorodnych ilustracjach. Autyzm jest przede wszystkim kolorowy. Jakiekolwiek przywiązanie do wyobrażenia sobie jednej barwy Czerwonego, niebieskiego, białego, złotego, nadal będzie tylko wyobrażenie. Krótko mówiąc, należy po tę książkę sięgać, mieć ją zawsze na półce pod ręką i przypominać sobie nieustająco. Edukacyjnie, dla przyjemności, samotnie i z innymi. To prawdziwa perełka, nawet dla fanów zdecydowanie mniej. Autystycznych. My daliśmy radę, Tobie też się uda. Kolejną książką, którą chciałabym wam polecić, jest książka tonego etuda Krega R. Iwansa oraz Anity Lesko pod tytułem „My daliśmy radę, Tobie też się uda”. Przewodnik po życiu na świecie dla osób z zespołem Aspergera. Wydawnictwa. Harmonia. Książka My Daliśmy Radę, Tobie też się uda. To wyjątkowo poukładana książka rzucająca dla wielu osób nowe światło na funkcjonowanie dorosłych osób w spektrum autyzmu. Co może wyniknąć z zaproszenia do współpracy kilkunastu osób w spektrum autyzmu z całego świata i znanego na całym świecie specjalisty od autystycznego spektrum, doktora Toniego Edhuda. Najpierw pojawiają się badania na próbie kilkusetek osób w spektrum autyzmu, dotyczące najbardziej uciążliwych aspektów bycia w spektrum autyzmu i tego, czy dana osoba doświadcza tego aspektu, a następnie osobista perspektywa na każdy z danych aspektów. Jeśli chcecie całkiem dogłębnie poznać najciekawsze i najtrudniejsze aspekty, to parafrazując klasyka, ta książka będzie jak mapa i pozwoli Wam się odnaleźć. Nie są jej obce żadne tematy, ani doświadczany niemal powszechnie lęk, ani niska samoocena. Możecie też poznać tajniki obaw przed zmianami i zobaczyć je z nowej perspektywy. Perspektywy kogoś. Kto tych zmian doświadcza bardziej i dokonuje ich więcej niż przeciętny człowiek każdego dnia. Nie brakuje w niej takich tematów jak życie z kryzysami psychicznymi i emocjonalnymi, życie z depresją, codzienność z problemami sensorycznymi, kwestia nawiązania przyjaźni, kwestia bliskości, seksu i małżeństwa, rozumienia emocji i ich wyrażania. Wyjątkowo paląca kwestia udawania, zdobywania pracy i jej utrzymania, ujawniania diagnozy, prześladowania, wyboru zawodu, dostrojenia empatycznego, wreszcie zasadności poddania się diagnozie. To wszystko w połączeniu z całym mnóstwem perspektyw osób z spektrum autyzmu z całego świata w każdym rozdziale tworzy fascynującą historię. Bardzo podoba mi się otwartość na obrazowe formy wyrazu. Ilustracje, których przedruki są na końcu książki, a których opisy pojawiają się pod każdym rozdziałem, który jest z nią związany, w przejmujący sposób obrazują każdy z 17 rozdziałów. Ich niezwykłość, ale również nierzadko niepokojący wydźwięk zmuszają do refleksji. I pozwalają nieco wczuć się w temat rozdziału osobom, którzy, które lepiej postrzegają obraz. Równie cenne jest to, że każdy z autorów tej książki może za pomocą kilku pytań z kwestionariusza krótko ocenić, co jest najfajniejsze w spektrum autyzmu, najmniej fajne, a także zostawić jakieś przesłanie dla osób neurotypowych i neuronietypowych. Nie spotkałam się wcześniej z taką formą, która jest dla mnie fenomenalna i daje dużą podmiotowość autorom, a także dobrze podkreśla ich indywidualizm. Zrozumienie różnorodności autyzmu i losów ludzi pozostaje ciekawym i fascynującym doświadczeniem. Indywidualność doświadczeń wpływa też na to, czego możemy dowiedzieć się o spektrum autyzmu. Dobór doświadczeń pozwala dowiedzieć się więcej. Mimo tego, że jestem w miarę na bieżąco z polską literaturą wydawaną na ten temat, refleksje i pytania zadawane sobie w związku z własnym funkcjonowaniem zawsze są tak samo odkrywcze i interesujące. Stają się jeszcze bardziej, kiedy uświadamiasz sobie, że mogłaś lub mogłeś mieć podobne dylematy. Różnorodność sprawia, że zawsze możesz się z kimś utożsamiać, i to jest tym bardziej interesujące. Książka jest napisana w sposób bardzo uniwersalny. Mogą z niej skorzystać osoby w spektrum autyzmu w różnym wieku, ich rodzice, członkowie rodziny, partnerzy, specjaliści. To bardzo odświeżająca lektura. Dawno nie czytałam czegoś tak wyjątkowo skonstruowanego z tak głębokim utkłonem w stronę autystycznej kultury. To czuć na każdej karcie tej książki i jest to po prostu wyjątkowe doświadczenie. Neuroplemiona Steve Silberman, Neuroplemiona. Dziedzictwo autyzmu i przyszłość neuróżnorodności. Pasjonujący ogrom wiedzy przekazany przez Steve'a Silbermana w książce Neuroplemiona. Dziedzictwo autyzmu i przyszłość neuroróżnorodności zasługuje na uwagę pod każdym względem. Mam okazję recenzować już drugie wydanie tej książki. Pierwsze ukazało się niemal 10 lat temu nakładem wydawnictwa Vivante. Świadczy to o jej sporej popularności. Spośród licznych wydawnictw dotyczących spektrum autyzmu Doprawdy mało która książka wywołała tak duże poruszenie. Historyczna kronika autyzmu licząca sobie ponad 500 stron, prezentuje przeróżne aspekty związane ze spektrum. W książce znajdują się nie tylko wątki historyczne, występujące w wielu innych książkach, ale również tematy, o których mówi się mniej. Silberman zadał sobie wieloletni trud, by opisać z amerykańskiej perspektywy m.in. genezę teorii matek-lodówek, ewolucję zmiany w podejściu do spektrum autyzmu, początki działania pierwszych tematycznych organizacji pozarządowych, uzyskania praw przez osoby z ASD, które nie musiały być już skazywane na pobyty w szpitalach psychiatrycznych, początki leczenia biomedycznego. Historię rozbudowy ruchu rodziców oraz ruchu samorzeczników i wiele innych wątków. Autor zadał sobie trud, aby szczegółowo i z pełnym poparciem źródłowym odwzorować tę złożoną i barwną historię. Pozwala ona zrozumieć pochodzenie pewnych tendencji, powszechność określonego widzenia spektrum autyzmu, a także zobaczyć zasadność pewnych punktów widzenia. Na przykład pojęcia spektrum autyzmu czy neuroróżnorodności. Autor przedstawia temat w sposób maksymalnie bezstronny, wyciągając wnioski tylko z tego, do czego udało mu się dotrzeć. Książka jest napisana niczym długi esej, określona licznymi cytatami. Przemyślane dygresje, wplecione w narrację, dopełniają kontekst. Pokazują też, że zwykłe przypadki często wpływają na rozwój wielkich inicjatyw. Neuroplemiona to historia prób i błędów, jakie stały się udziałem badań nad autyzmem. Ścieranie się różnych stronnictw, walka o uznanie pewnych koncepcji, ukrywanie i przemilczenie innych np. w przypadku prac Hansa Aspergera odsłania kulisy walki o wiedzę, którą dysponujemy dzisiaj. Historia spektrum autyzmu to również dzieje wielu jednostek: światowej sławy, jak w przypadku Temple Grandin, czy w dawniejszych czasach Kendry Cavendish, a także tych mniej znanych. To również historie całych rodzin, badaczy, specjalistów, których role często dublowały się i zacierały. Mimo złożoności tematu, po lekturze neuroplemion Pozostaje wrażenie, że czytelnik zyskuje klucz do nowej, uporządkowanej, wysokiej jakości wiedzy. W świecie fake newsów, półprawd i niedostatecznie dokładnie sprawdzonych artykułów, ta książka jawi się jak Biblia, która porządkuje i zestawia dawniejszą oraz współczesną wiedzę na temat ASD. Podsumowując, jest to lektura dla wszystkich, inna od reszty. Zainteresowanych nie tylko historią, ale również walką ze stereotypami czy dyskryminacją. Dom Oswojony. Tara Leniston, rian Grantz. Dom Oswojony. Jak stworzyć bezpieczną przestrzeń dla dziecka z ASD? Od jakiegoś czasu na rynku dostępna jest książka wydana nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą „Dom oswojony – jak stworzyć bezpieczną przestrzeń dla dziecka z ASD”. Pozycja ta jest sporym wyzwaniem, podobnie zresztą jak próba znalezienia w miarę uniwersalnych rozwiązań dla nieskończenia szerokiego spektrum autyzmu. Jednak Tara, matka dziecka, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Rian, terapeutka mowy i języka pracująca z dziećmi w spektrum autyzmu, podjęły próbę uporządkowania tego tematu, ujmując go z dwóch perspektyw. Być może trochę frustrujące może wydawać się przypomnienie bądź obecność programów wspomagania istniejących w Wielkiej Brytanii, co aż nadto może przypominać o polskiej rzeczywistości. Jednak sama książka zawiera sporo ciekawych, praktycznych informacji. Jej naczelnym motywem, z którym nie sposób się zgodzić, jest fakt, że to rodzice mają największy wpływ na urządzenie w przestrzeni, w której żyją na co dzień ich dzieci. Mogą to też robić w sposób świadomy, na przykład dzięki obserwacji reakcji swojego dziecka. Rozdziałom odpowiadają poszczególne pokoje w domu. Co naturalnie wpływa na uporządkowanie treści. Ich zakres jest zresztą całkiem szeroki i nie opiera się jedynie na technicznym wyglądzie pokojów, na przykład kolorze ścian, fakturze podłogi czy mebli, ale również na wprowadzeniu pewnych pomocnych rytuałów. Na przykład sypialnia wiąże się z aspektem zasypiania, wyciszania się, koncentracji na lekcjach, porządku i sprzątania. Salon, z koniecznością zapewnienia każdemu z domowników przyjaznej dla niego przestrzeni, o czym często zdarza się nam nie pamiętać, łazienka z treningiem czystości oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych, kuchnia jadalnia z posiłkami. Dopełnieniem sprawdzonych w codziennym życiu przez starę porad są techniki konwersacyjne, które mogą ułatwić komunikację z dzieckiem. Całość tworzy bardzo przemyślaną formułę, która, mimo osadzenia w angielskich realiach, daje się zastosować również w nieco innych kręgach kulturowych, przynajmniej częściowo. Dodatkowo, książka nie jest przesadnie obszerna, co czyni tę lekturę znacznie przyjemniejszą w odbiorze. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla rodziców, choć można ją uznać za uniwersalną. Wiele z podanych wskazówek i porad, mają charakter ponadczasowy i przypominają o sprawach, na które w rodzicielskim zabieganiu często nie zwracamy uwagi. Podręcznik pedagogiki empatycznej. Joanna Ławicka, człowiek z spektrum autyzmu, podręcznik pedagogiki empatycznej. Niedawno światło dzienne ujrzała druga książka dr Joanny Ławickiej. Autorki niezwykle popularnej książki pod tytułem Nie jestem kosmitą, mam zespół Aspergera. Tym razem autorka pokusiła się o szeroko zakrojoną refleksję na temat różnego rodzaju neurotypów. Znaczenia dwustronnej empatii we wzajemnych relacjach, a także szeroko opisuje zjawisko przemocy, jaka w obliczu neuroróżnorodności nadal ma miejsce częściej niż powinna. Autorka prowadzi swój wywód po różnych aspektach funkcjonowania spektrum, umiejętnie łącząc treści niepopularyzowane przez naukę ze znanymi już faktami naukowymi. Powstały interdyscyplinarny konglomerat łączący ze sobą różne nauki społeczne, przepełniony uważnością, zrozumieniem i głęboką refleksją, stanowi unikatową refleksję na polskim rynku wydawniczym. Takie podejście niemal jest rzadkością w mówieniu o spektrum autyzmu, w którym dominuje narracja o pierwiastku geniuszu, rozdzielaniu spektrum autyzmu na zespół Aspergera i autyzm, a także postrzeganie przez pryzmat choroby, co gorsza, również psychicznej. Autorka podejmuje przy okazji próbę rozprawienia się ze stereotypami, jakich ciągle jest wiele w przestrzeni mówienia na temat stanów ze spektrum autyzmu. ASC Autism Spectrum Condition. Książka czyta się dość przyjemnie, choć waga podejmowanych tematów niekoniecznie może oznaczać wyłącznie komfortowe doznania. Z pewnością można jej liczyć jednak na świeże, merytoryczne spojrzenie nie tylko na spektrum autyzmu, ale także na człowieka. W myśl zasady: zrywaj etykiety, pod nim jest człowiek. Powiem więcej. Ta książka przywraca wiarę w człowieka i w to, że nie żyjemy w jedynie w stałych, bezpiecznych i sprawdzonych schematach. Zdarza się nam to wszystkim, niezależnie od natężenia autystycznego pierwiastka. Niezwykle cieszy również zaangażowanie osób z spektrum w ilustrację, redakcję czy też skład. Trudno jest streścić bieg myślowy autorki bez jej przeczytania, zatem gorąco polecam ten. Pozycję do dogłębnego przeczytania i wracania do zawartych w niej myśli. Według innego klucza. John Donwan, Karen Zucker, według innego klucza opowieść o autyzmie. Niech Was nie zwiedzie niemal biblijna objętość. Książka Johna Donwana i Karen Zucker. Według Innego Klucza Opowieść o Autyzmie, to niezwykle przejmująca opowieść o autyzmie z perspektywy historycznej, nie bez powodu nominowana do tegorocznej nagrody Pulitzera. Nie tylko jest pasjonującym świadectwem minionych czasów, w których świat gościł umysły różnego rodzaju, lecz także kluczem do zrozumienia autyzmu przez pryzmat podejmowanych działań terapeutyczno-zaradczych. Autorzy dotarli do historii osób, u których można by było zdiagnozować dzisiejsze spektrum autystyczne i przedstawili je w złożony sposób przez pryzmat wielu szkodliwych mitów i niewiedzy, np. w rozdziale o rosyjskich Jurodiwych czy o ziębłych matkach. Wytrawny czytelnik może dostrzec nie tylko wiele analogii do sytuacji osób z jego środowiska. Lecz także nauczyć się czytać autyzm według tytułowego innego klucza, szczególnie jeżeli nigdy z nim nie miał do czynienia. Doceniam w tej książce przede wszystkim narrację, autentyczność, ciepło i umiejętność ukazania tematu z punktu widzenia różnych osób i ich statusów społecznych z równie obszerną narracją. Dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej i stygmatyzujących określeń, to bardzo mocne punkty tej książki. Szczególnie, że nie jest ona pozycją naukową. Najpiękniej jednak wybrzmiewa w niej motyw akceptacji. Otóż kluczem do kooperacji osób neurotypowych i autystycznych okazuje się być wzajemna akceptacja. Praktyki, które napisało same życie, ukazują, że nie jest to pobożne życzenie idealistów. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, mówiąc o tej prostej prawdzie, że dzisiaj ciągle musimy nad tą akceptacją pracować. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, mówiąc o tej prostej prawdzie, że ciągle musimy dzisiaj nad tą akceptacją pracować. Co znamienne, nie stawiałabym pod pręgierzem jedynie ludzi określanych jako neurotypowi. Nawet jeśli niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności, są przypadki nagannej niewiedzy tam, gdzie wiedzy i ludzkiego podejścia powinno się wręcz wymagać. W dobie medialności autyzmu, czego wyrazem jest z pewnością ta książka szczególnie mocno zapominają o akceptacji te dorosłe osoby z autyzmem, którym było dane w miarę możliwości samodzielnie pokierować swoim życiem. Kooperacja i możliwość współpracy, która jest łatwiejsza do osiągnięcia niż się zdaje, to jednak temat na osobne rozważania. Dawno nie miałam poczucia, że lektura książki czyni ze mnie lepszego, bardziej ludzkiego, wiem, masło maślane człowieka. Skończyłam ją z poczuciem, że mam za mało wiary w lepszy świat, który jest na wyciągnięcie ręki. Czy nie jest tak, że największą niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie? Potrzebujemy takich historii, by uwierzyć choćby w to, że jako odrębna jednostka każda z osobna ma wpływ na własne życie. Mądra, na skroś porywająca lektura. Chcę wierzyć, że będzie taka również dla osób nieznających tematu. W przeciwieństwie do wielu książek eksperckich bądź biograficznych, tę polecam każdemu bez wyjątku i z nieskrywaną przyjemnością. Nie gryzę, nie biję, nie krzyczę. Nie gryzę, nie biję, nie krzyczę, bo Hale skow Wydawnictwo Linia zaproponowało nam frapującą książkę szwedzkiego psychologa klinicznego Bo Heilskov-Elvena pod tytułem Nie gryzę, nie biję, nie krzyczę. Niekonwencjonalne podejście autora z serii Biała Plama widać na każdym kroku. Jednym z częściej pojawiających się w książce słów jest samokontrola. Występuje w całej książce aż 71 razy. To dlatego, że zachowania trudne Szczególnie u osób z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi oraz z występującą niepełnosprawnością intelektualną, są nie tyle wyrazem braku samokontroli, co wrodzoną nieumiejętnością dania upustu emocjom w sposób bardziej konwencjonalny. Autor w swojej książce pokazuje krok po kroku mechanizm powstawania zachowań trudnych i nieskuteczność kar, które, choć działają w normalnej sytuacji. Nie mają zastosowania w przypadku osób z NI z powodu braku umiejętności odniesienia konsekwencji do własnej osoby. Idzie również krok dalej i prezentuje znane z własnej praktyki sposoby na pracę z zachowaniami trudnymi. Sporo miejsca poświęca on takim aspektom jak afektywność, odwracanie uwagi czy różne metody niskiego pobudzenia. Wbrew pozorom, największą pracę w procesie przekierowania zachowań trudnych muszą wykonać specjaliści. To dobór metody zdecyduje o możliwości wyeliminowania trudnego zachowania. W gestii terapeutów leży znalezienie takiej, która nie będzie godzić w podmiotowość pacjentów. Książka bogata jest w przytaczane przykłady studiów przypadków, które pozwolą unaocznić wagę problemów opisywanych przez autora. To jedna z pierwszych książek, która poświęcona jest bezpośrednio z zachowaniom trudnym w określeniu do tak szerokiego grona, jak podopieczni z niepełnosprawnością intelektualną, osoby w spektrum autyzmu, czy też inni pacjenci z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi. Autor często odwołuje się do własnego doświadczenia i prostym, przystępnym językiem tłumaczy mechanizmy rządzące nieco innym postrzeganiem osób neuronietypowych. Wszystko odbywa się z szacunkiem, bez instrumentalnego podejścia do podopiecznego. Spora dawka empatii i jeszcze większa dawka specjalistycznej wiedzy sprawia, że po książkę sięga się z ciekawością. Jest ona przekrojowym, interdyscyplinarnym studium wiedzy zachęcającym do pogłębienia swojej wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki czy też socjologii. Nie gryzem. Jako książka wydaje się ciekawym eksperymentem o narracji odmiennej od przyjętej. Pozytywne zachowanie w stosunku do osób z niepełnosprawnościami jest bowiem w wielu miejscach tylko niewcieloną w życie teorią. Na szczęście takie książki jak ta przybliżają nas do świata bez przemocy w procesie terapeutycznym, którego być może pewnego dnia będziemy świadkami. Czekam na dzień, kiedy książki pisane w tym duchu będą pojawiać się. Częściej. Seks, prochy i zespół Aspergera Luke Jackson. Seks, prochy i zespół Aspergera. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seks, prochy i zespół Aspergera Luka Jacksona wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego to brawurowa kontynuacja wydanej książki Świry, Dziwadła i Zespół Aspergera. Dwudziesto-kilkuletni dziś autor poczuł potrzebę napisania kolejnej książki, dostosowanej do realiów, w których obecnie żyje oraz drogi jaką przeszedł w procesie dojrzewania fizycznego i psychicznego. Zaznajomieni z poprzednią książką autora czytelnicy nie zawiodą się i tym razem. Książka ma formę poradnika ze zgrabnie wplecionymi elementami autobiograficznymi, choć autor nie sili się na moralizatorski ton. Mimo, że Jackson porusza w tej książce zdecydowanie doroślejsze tematy, takie jak związki damsko-męskie, e, narkotyki, charakteryzując każdą substancję, niczym prawdziwy ekspert, relacje w pracy, w szkole i na studiach, a nawet stosunek osób z autyzmem do osób neurotypowych i wiele, wiele innych aspektów życia codziennego. Robi to z niezwykłym poczuciem humoru i przebijającym się przez karty inteligentnym spojrzeniem na świat. Wdzięcznie opisuje problemy typowe dla spektrum autyzmu, tak jak zaburzenia integracji sensorycznej, problemy ze znalezieniem wspólnego języka ze środowiskiem, a także sam temat relacji na kilku płaszczyznach. Książkę czytało się stosunkowo lekko i przyjemnie, jak na wagę tematu, co z pewnością jest również zasługą tłumaczenia. Stanowi ono świetne uzupełnienie wspomnianych wyżej świrów dziwadeł. Co ciekawe, Jackson nie jest jedyną z osobą w spektrum autyzmu w swojej rodzinie. Ma również autystycznego brata, więc tematyka spektrum nie stanowi aż tak wielkiego wyzwania dla jego rodziny. Nie takiego, jak mogłoby się wydawać. Książka jest adresowana przede wszystkim do osób w spektrum autyzmu, szczególnie w wieku nastoletnim, choć przekaz nie będzie obcy też wszystkim zainteresowanym. Głos Luka Jacksona stanowi głos samorzecznika który ciągle ginie w wielości perspektyw postrzegania spektrum autyzmu, bądź nie jest wystarczająco słuchany. Także rodzice i bliscy osoby w spektrum, jeśli zechcą, odnajdą sporo informacji z pierwszej ręki. Takich, które decydują o unikatowości jednostek w spektrum autyzmu, nie myląc go z powielanym stereotypem geniusza. Mam autyzm? Mam seksualność? I co dalej? Kolejną książką, którą chciałabym zaprezentować Państwu, jest książka Izabeli Fornalik pod tytułem Mam autyzm, mam seksualność i co dalej? Powiedzieć, że ta książka jest potężną dawką teoretycznej wiedzy o seksualności osób w spektrum autyzmu, to nic nie powiedzieć. Kiedy trzymałam już książkę Mam autyzm, mam seksualność, jej nakładem Fundacji Jim, i zobaczyłam jej obszerność, a następnie poruszane w spisie treści tematy dokładnie 18 niezwykle rozbudowanych rozdziałów plus aneks, ponad 400 stron wiedzy w formacie 5 wiedziałam już, że jest napisana przez specjalistę i warta poświęconego jej czasu. Nie chodzi już nawet o to, że profil funkcjonowania osoby neurotypowej i tej w spektrum autyzmu prezentuje dwa odmienne wzorce. Chociaż ta myśl nieustannie przewija się przez strony tej książki, ale o to, jak bardzo sfera seksualna jest deprecjonowana z braku podstawowej wiedzy i narzędzi. Na dowód tego stwierdzenia na początku pierwszego rozdziału autorka podaje przykład ze swojej rozmowy z rodzicami, w którym pyta, co byście zrobili, gdyby dobra wróżka mogła odebrać Waszym dzieciom seksualność. Zatrważająca ale stosunkowo częsta była odpowiedź, pozbylibyśmy się jej. Z różnych powodów, ale jednak takie pytania nie powinny nawet padać, ale to właśnie nasza zawężona rzeczywistość pojęciowa w sferze seksualności jest najlepszą rekomendacją do przeczytania tej książki w całości. Zgadza się, dobrze usłyszeliście, nasza. Mimo, że poradnik jest dedykowany rodzicom, terapeutom i nauczycielom, jestem przekonana, że powinien przeczytać ją absolutnie każdy, bez względu na neurotypowość czy jej brak. Sam fakt rozdzielenia charakteru życia seksualnego u tych dwóch grup nie oznacza, że nie istnieją u tych grup punkty zbieżne: potrzeba miłości, rozładowania napięcia seksualnego, możliwość bycia w związku, także małżeńskim. Istotą różnic między osobami ze spektrum oraz neurotypowym jest odmienne przeżywanie, sposób przyswajania wiedzy w tym zakresie, powiązany zresztą ze specyfiką funkcjonowania osób w spektrum autyzmu i poza nim oraz kluczowa rola rodziców opiekunów prawnych w procesie przekazywania tych treści. Wbrew obiegowym opiniom przegapienie kluczowego momentu w uświadamianiu dziecka może skutkować trwałą niewiedzą lub zniekształceniem pojęciowym. I liczenie w tym aspekcie na placówki edukacyjne, samodzielne poszukiwanie treści, czy nawet rozmowy z rówieśnikami jest jedynie myśleniem życzeniowym. To, co jest wielkim plusem tej książki, to przejrzysty podział i sposób przekazu treści. Rodzice, terapeuci i nauczyciele mogą liczyć na wyodrębnione strategie na przeprowadzenie dziecka Podopiecznego przez poszczególne etapy rozwoju seksualnego, silną podporę teoretyczną, a także uspokojenie obaw związanych z możliwym przekroczeniem granic, własną niekompetencją, a nawet zwykłym uwarunkowanym kulturowo skrępowaniem. Osoby ze spektrum lub ich rodzice mogą skorzystać z małych pigułek wiedzy pod tytułem Wiedza dla osób z ASD, w której treść rozdziału zaprezentowana jest w niezbędnej pigułce. Mam autyzm, mam seksualność, zasługuje na uwagę również dlatego, że jest pozycją wydaną aktualnie, więc zawiera dopasowane do współczesnych klasyfikacji treści z wyodrębnieniem tam, gdzie to konieczne, różnych podtypów spektrum autyzmu. Dzięki temu książka może umożliwić uporządkowanie wiedzy z zakresu seksualności przez osoby z ASD. Co z punktu widzenia naszych przyzwyczajeń kulturowych i światowych tendencji wydaje się szalenie istotne. Nazbyt wyraźnie widać, że temat jest nie tylko dogłębnie przemyślany i przepracowany przez autorkę, lecz także przedstawiony z pasją i zaangażowaniem w sposób przystępny, a miejscami nawet ciągający, ze względu na rzeczowe podejście do pewnych spraw, których brakuje wielu rodzicom, a nawet terapeutom. Z perspektywy osoby ze spektrum mam poczucie, że temat seksualności został potraktowany niezwykle kompleksowo, w sposób nie uwłaczający niczyjej godności. I jestem przekonana, że podana w tej książce wiedza nie może być przez nikogo z góry szufladkowana jako oczywista, bo nie jest. Inaczej ta książka nie musiałaby powstawać. Powtórzę raz jeszcze. Każdemu, komu się wydaje, że wie już wszystko na ten temat, Polecam skonfrontowanie swojej wiedzy. To, co również zasługuje na uwagę, to odnośniki do różnych źródeł i materiałów, które pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu konkretnych zagadnień. Sprawia to, że jej wartość dodana wykracza poza wszystkie opisane aspekty. Co więcej, jest ona ogólnie napisana w duchu uchwalanych praw, np. cytowanej Karty Praw z Osób z Autyzmem, co do których istnienia w praktyce dość rzadko się nawiązuje. Ujął mnie również podrozdział kierowany do osób neurotypowych, będących w związku z osobą w spektrum autyzmu. Mimo, że takie związki wcale nie należą do rzadkości, w polskiej literaturze to wciąż terra incognita. Co mogę więcej powiedzieć? Jest mi niezwykle trudno wskazać jakieś słabe punkty, chociaż zachęcam do dyskusji, bo może ktoś jakiś znalazł. Przeczytałam całą i z pełną świadomością problemu, jaki generuje seksualność w naszym ciekawych czasach. Mogę ją polecić każdemu. Książka o człowieku w spektrum autyzmu Szczególnie chciałam Wam polecić książkę, którą napisałam wspólnie z mężem Jerzym pod tytułem Książka o człowieku w spektrum autyzmu, która ukazała się nakładem wydawnictwa Natuli. Książka powstała po to, aby zebrać nasze wieloletnie doświadczenie w pracy wolontaryjnej z osobami z spektrum autyzmu oraz nasze osobiste doświadczenia w zgrabną, spójną całość, która będzie obejmować różne aspekty życia osoby z spektrum autyzmu. Łącznie powstało 13 rozdziałów w podziale na treści adresowane do osób neurotypowych i osób autystycznych. Zaprosiliśmy również do współpracy ekspertów, którzy wzbogacili każdy z rozdziałów w swoim komentarzem. Dodatkowym bonusem jest rozdział o rodzicielstwie, napisany wspólnie przez Natalię Fiedorczuk oraz Joannę Jaskółkę z bloga Matka jest tylko jedna. To prawdziwe kompendium wiedzy dla kogoś, kto nie miał jeszcze styczności z tematu spektrum autyzmu, a chciałby się dowiedzieć więcej o kulisach, o różnego rodzaju smaczkach okraszonych aktualną wiedzą i licznymi przypisami. Serdecznie polecam.